Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z tej jakże zacnej gry, jaką jest Horizon. Tym razem oczywiście dodatek The Frozen Wilds. No i tak. Mamy misje. Główne, nadejście cienia, to wiadomo, że tego nie robimy. Poboczne, zalanie mamy tutaj. Idź do zbiornika retencyjnego, będzie to kolejne. Tu ścieżka szamanu, więc pójdziemy do zbiornika retencyjnego. Spróbujmy skończyć tę misję z zalaniem. Tak to wygląda. O! Możemy iść z buta i ponapawać się tymi pięknymi widokami. Może po drodze coś jeszcze sobie znajdziemy. Przydałoby się troszkę zielska znaleźć. Zachowam na później. Dobra, idziemy. Czujka i skrzak. Tak jak mówię, troszkę rzadziej ten śnieg mógłby padać. Bo owszem, to dodaje klimatu, ale też troszkę chłopczyku, co ty? Czemu ja mam zwykłe strzały ustawione? Ha! Zabiłem! Dobra. Robi się coraz głośniej. Gdzie to? Gdzie jest ten zwierz, którego utłukłem? To też powinno być. O, tu jest, dobra. To pierwsza rzecz, ja chcę te strzały. Nie żartowała z tym dźwiękiem. Okej. Dobra, idźmy tam. Nie widać tutaj na razie zagrożenia, ale ciekawe, z czym będę tu musiał walczyć. Okej. Znajdź źródło dźwięku. Dobra, schodzimy. O, taki koleś. Siema. Wyglądasz na szczęśliwą. Nie wiem, co zrobiłaś, ale woda spłynęła szybciej niż trwa krótka pieśń. Co sądzisz o tej muzyce? Pierwszy raz coś takiego słyszę. Nie ma innego miejsca, które by tak rezonowało, miało takie brzmienie, wyciskało powietrze z płuc. I oczywiście znam te rury jak nikt inny. Miałam okazję je poznać, zanim jeszcze nauczyłam się chodzić. Dziękuję ci za pozbycie się wody. Nie tylko w moim imieniu, lecz także mych przodków i ich pieśni. Proszę, weź to. W dowód mojej wdzięczności. Aha, czyli my. Zobaczmy, co mam teraz zagrać. Mokry kamień daje inne echo. Dźwięk jest cieplejszy. Niebieska. Skierę rzadki i cenny surowiec. Wymieniaj jej kawałki u specjalnych kół. Aha, potężna broń, silniejszy pancerz. Dobra, to jest ta nowa waluta, o której mówiliście mi na streamach. Zanim zacząłem ogrywać DLC, czyli to trzeba zbierać. To idziemy, wyłazimy stąd. No i idziemy dalej tym wątkiem. Chyba głównym, że się tak wyrażę. Przydałoby się kupić nową zbroję, oczywiście.
Tu mamy tych. Na razie to jeszcze nic. Dopóki nie będę miał jakiegoś większego problemu w walce, to nie będę kupował od razu nowej broni czy nowego pancerza. Zobaczymy, jak to będzie szło. 400 do ujechania, znaczy do przejścia, tak? Dobrze, przyda się. O, pozbieramy roślinki, bo jednak to trzeba mieć, bo w poprzednich odcinkach jakoś szło łatwiej, ale mam wrażenie, że to nie będzie aż tak prosto i zacznę tracić te hapeki jednak masowo. Takie mam przeczucie. Więc warto uzbierać, zwłaszcza, że pamiętacie, w podstawce były takie momenty, co sporo czasu musiałem poświęcać na zbieranie jednak tych leczniczych ziółek. Część zbierałem też offline'owo, żeby te odcinki nie były aż tak nudne. Idziemy wysokie góry, znaczy wysokie. Tutaj właśnie wygląda to fajnie, ten śnieg aż tak intensywny nie jest. No i jest jaśniej przede wszystkim, co też powoduje, że ten śnieg nam tak nie przeszkadza, bo to środek dnia jest, tak? Okej, trzeba się będzie wspinać. Skacz, Aloy. Dobra, mamy ognicho. Możemy sobie zapisać. Szybki zapis jest. Jestem już wysoko. Ścieżka szamanów musi być gdzieś blisko. Zapewne o takich znacznikach mówił Naltuk. Okej. Wygląda na to, że każdy znacznik wskazuje kolejny. Pokazuje drogę. Czyli tu. Chyba trzeba wejść głębiej w tę zimną, ponurą, lodową jaskinię. Jak cieba, to cieba. Do czego służą te dzwonki? Żeby podążać za ich dźwiękiem? Jeśli jest więcej, może fokus pomoże mi je znaleźć. Aha, to już wiem, że musiałem użyć tam fokusa. Tam fokusu. Coś mi się pompierdzieliło, bo taki labirynt. Wróciłem stąd. Okej. Czy o tych dzwonkach mówisz, czy nie o tych? Bo teraz to już ja głupieję. To jest ten rytualny znacznik. O, tam coś jest. Aha, fokus wykrywa dzwonki. W ten sposób łatwiej znajdę drogę. Czyli muszę iść za fokusem. Skrzynia zapa. A tam co to jest? Demoniczny nękacz. Super! Tylko labiryntów mi było trzeba w mordę jeża. Dobra, idę tam. Tylko labiryntów mi było trzeba.
Super. Chruper. I co? Jajco. Coś ten mój fokus tych dzwonków to tak średnio wykrywa. Kolejny znacznik. Dobrze. Znaczy się tutaj. Czyli idę dobrze na razie. Dobra, teraz tędy. Dzwoneczki w kropeczki, łoho, ho, ho. Zaraz wracać. No to gdzie ja przylazłem, do cholery? Ja nie lubię takich czegoś tego. Co? Podświetl ścieżkę, R1. Czy ja coś popierdzieliłem? No ludzie, kochani, no. O, dzwonki. Nie pamiętam tego rozwidlenia. Czyli tu nie byłem, no, bo ja też nie pamiętam. Okej. Nie tędy. Więc dokąd? O, widzę. W górę. No w górę, ale... Jak w górę? No jak w górę? Którędy się pytam? Grzecznie. No ja... A dobra, ja tędy przylazłem. Tu wskoczyłem, ale jak? Tam się trzeba by dostać. Tylko jak? O tak, dobra, wskakujemy do góry. Pytanie, lewo czy prawo? Tutaj chyba. Czy nie tutaj? Tu? Nękacze. Lepiej uważać. O, tam muszę iść, dobra. Dobra, teraz tędy. Idziemy. Cyk. Z nękaczem to sobie powinienem poradzić. Tam dzwoneczki gdzieś. I do przodu. Mam nadzieję, że chodź, do wyjścia. Nękacz. O to. Dobra, jest jeszcze jeden. Chodź mi się. Ale mi sieknie. No.
No. O kurde. Ciekawe, gdzie mnie cofnie. Tego się nie spodziewałem, że mnie ten nękacz załatwi. Dużo straciłem od tamtego ciosu. Dobra. Muszę ominąć te nękacze. Ominąć, a nie jakoś. Mogę ich po prostu rozwalić po ludzku, jak Rambo. Chodź. Opa, Gangnam Style. Dobra. A ty jeszcze żyjesz. Muszę stwierdzić, że faktycznie... Całkiem konkretne są te nękacze. Podejdź i krytyczny cios. Odskocz i przypierdziel. Dobra. Mój Rambo style... Całkiem mnie pomógł. I teraz tak, rytualny znacznik prowadzi mnie na kogoś tam. To po co mam umieć te? Nie rozumiem, po co mam je omijać. Lepiej je rozwalić. Tu. No i co? Jajco. A tam coś jest, dobra. Okej. Jaskinia już za mną. Co mnie dalej czeka? Strach się bać, szczerze mówiąc. Ale glebę zaliczyłem, więc... Że tam, że tę. No to idę. Oho. Ciekawe, jak to działa. No, zaraz chyba się okaże. Trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. Ło! Czyli tak, to idzie do góry. A, wodą się wypełnia i wtedy but. Dobra. Jakoś poszło, ośle. No to dookoła. Tam, tak? Dobra, hopsasa! I niby jak mam przez to przejść? Uruchom most. Zatem w dół. W dół, a potem w górę? Dziwne to, ale... Jak tak, to tak. Lecimy dalej. A czemu tego nie mogę wziąć? A. Barwnik. Aha, czyli mogę pewnie barwić sobie ciuchy.
Tu coś jest. I co? Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. Okej. I muszę z powrotem wejść na górę. Spoko. Do góry. Co wymyślili? Dobrze, Dad. Brawo. Jeszcze ze 3 razy i się zabijesz. Udało się. Kolejny znacznik. No dobra. Przede mną kolejne wodospady. I co ja mam tu zrobić? A, to. Łe? Ale że jak to, że tak to, że spadłem? Że tak nie wolno. No skocz na tę linę, dziewczyno. Opuszczaj. Okej. Ej, Loi, nie rób mi nawet tego. Właź do góry. Że co? Co to jest? Jakiś misiek. Nie przesadzał. Tam jest coś nowego. I chyba nie jest przyjazne. Już wiem, że ja pewnie z tym miśkiem będę się musiał zmierzyć, no bo to... Jak żeby mogło być inaczej? Nie podoba mi się ten dźwięk. Dobra, mamy ognisko. Czy to tak ma być? Lekkie to nie jest. I co to robi to? A, to puszcza dźwięki. Najszybsza droga na drugą stronę to prosto przed siebie.
No ma... żart? Wygląda super. To jest jakieś... Będę miała problemy z dotarciem do tej wieży i opanowaniem jej. Lodowy coś tam, dobra. No co to jest odporne? Dobra, chyba nie ma wyjścia, 15. Ty możesz ode mnie odejść, misiek? Dobra, płoniesz. Gleba. Trochę to boli, nie powiem. Tak nie wolno. Powoli to idzie. Muszę to podpalić. Dobra. Aj. Ty tak nie rób. Jakbym cię przewrócił. To nie traci w ogóle HP-ków, to ta wieża chyba się bierze mu to... Ta wieża mu to chyba odnawia, przecież to jest nienormalne. No dominujesz to? Z tego się... ja go muszę klepnąć. Przecież on w ogóle nie stracił hapsów, bo on się od... No. Dlaczego tego nie mogę zdominować? Dobra, udało się to zdominować i teraz trzeba stąd spierdzielać. Nie wiem, czy jego... znaczy tam jest niby, że jego można... dać radę się tam dostać. Tam niby jest, że jego można zabić, ale coś mi się... coś mi się w to wierzyć nie chce. Haha. Dobra, ważne, że się udało. No to wracamy do poważnych spraw. Okej, no bo ja mu zabrałem, no niby mu trochę zabrałem tych HP-ków, ale coś to jest ich i tak jakoś cholernie jakby mało. Wszystkie zimy nadeszły jednocześnie. Mhm. Tu? Dobra. Ui! Oui.
To czemu on mnie tam gdzieś prowadzi? Dobra. Jeszcze tam na górę. Na górę. To musi być kaplica, o której mówił Naltu. No to trzeba wziąć trochę niebieskierek. Błyszczy się. Już wiem, czemu jest tyle warte. Według Naltuka, Urea minęła świątynię i poszła w górę. Lepiej pójdę tymi schodami. Tak, ja też uważam, że lepiej pójdę tymi schodami. Pradawne drzwi. Może Urea jest w środku? Otwieramy. Kryjówka. Odpalmy nasz fokus. Nic tu nie ma. Mnóstwo dziwnego sprzętu. Co tu było? Ty, 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 ty. Okej, tu coś jest. Zamknięte. Może fokus pomoże. No zamknięte, no i co? Drzwi pancerne, bardzo wytrzymałe, hermetycznie zamknięte. Toś mi pomógł. Cholero. Taka pomoc, że ja pierdzielę. No i co? No zbadaj drzwi. No przecaję już, co muszę podejść. No i co mam je... Jak mam je zbadać do cholery? Tu? Nie tu. No drzwi bunkra, tak? Dupa, wiem, że są twarde. No, bardzo twarde, no. Super, jeszcze twardsze i co? Jajco. Zbadaj drzwi. Ciekawe, czy mój fokus coś odbierze. No właśnie nie odbierasz nic. Co masz odebrać? No. Co mam zrobić? Halo? Potrzebuję tropu. Może mój fokus coś znajdzie. No i co, żeś znalazł? Bo ja nic nie widzę. Wygląda, że drzwi są podpięte do czegoś tutaj. Dobra, zbadaj węzeł. Okej. Idziemy. Aha, tu go nie mogę wytworzyć, kumam.
Te węzły na podłodze muszą być połączone z drzwiami. No cóż, coś się dzieje. Tylko co ja mam zrobić z tymi światełkami? Przekieruj przepływ danych, tak? To się obraca i zmienia przepływ światła. Okej. Aha, to przeszło tu. Czyli co? Tak. 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 Dobra, zobaczmy, czy te drzwi się otwierają. Dobra, wracamy. Idziemy, idziemy. I co, teraz się już powinno otworzyć, tak? Otwieramy! Że na górę, tak? Okej. Na górę, na górę. I na górę. Dobra. Czuć świeże powietrze. Dużo łażenia bardzo jest w tym odcinku. I znowu na zewnątrz. Może dostanę się z powrotem przez tamtą budowlę. Okej. Muszę dostać się do tych schodów. Doskoczymy. Ta, nawet tak. Dobra. Na górę. Idziemy. O. Mamy ognisko. Idziemy. Już jesteśmy. Pytanie, czy dalej znowu gdzieś będziemy musieli łazić, czy to już... Trochę koniec wspinaczki. Urea musi być blisko. Ona musi gdzieś tu być. Nie, na razie nic takiego ciekawego, póki co. Tutaj. Okej. Dobra, gdzieś jestem. Proszę cię,
jak już prosiłam wielokrotnie. Przemów do mnie. Co jeszcze mogłabym zrobić? Żadna modlitwa do ciebie nie dotrze? Nic nie zerwie twych więzów? Nie pomogę, jeśli nie przemówisz! Proszę choćby o szept. Poprowadź mnie. Kto? Nie. Jak? Co tu robisz? Droga była zamknięta przez panią! Ja... użyłam jednego z tych. Mogę ci pokazać. Tak, pokaż. Proszę. Dobra. Aktywujemy węzeł. Co, znowu przepuszczanie świateł będzie? Te są większe, ale założę się, że chodzi o to samo. Doprowadzić światło do źródła. Okej. Doprowadzić światło do źródła. Gdzie mamy start tego światła? Więcej tego jest, to fakt. Muszę doprowadzić do tego czerwonego, tak? Okej, tu zamknęliśmy obwód, ale to jest do którego? Do tego, czyli tu. Czyli to byłoby lepsze, żeby to doprowadzić. Cholera. Skąd idzie to światło? Stąd. Jak my to musimy zrobić? A, to fokus. Podpowiada, które, tak? Dobra. Czyli są takie, których w ogóle nie powinienem ruszać. Dobra, zacznijmy odtąd. To. Tu. Cholera, jak to zrobić? A tym można ruszać? Tym nie można. Czyli to puszcza światło tu. To puszcza. Okej, a jakbyśmy to... zrobili tak. To światło teraz...
No nie, to tak czy siak. Ewentualnie to możemy... No nie, tak tego nie mogę zrobić. To ewentualnie jakbym zrobił... Tak, ale czemu to nie puszcza? A, bo nie bardzo ma światło dokąd puścić. Jak to zrobić? A, i tu jest... Kurde. A tak? A tak. Bo ja muszę to doprowadzić światło. Moment. Nał pomocniczy. Obejście udane. Blokady dobra. Ominięte. Długo jest mi to zajęło. Zrobiłem to offline'em. Urea potrzebuje cię. Niedozwolone połączenie. Wznowić zaplanowane zadanie. Nie, nie będę posłuszna. Urea od demon zmusza mnie. Urea, proszę. Połączenie przerwane. Ciekawe. Przywróciłaś głos pani. Słyszałaś? To był głos pani wołającej do mnie z ryczącej góry. Udało jej się na chwilę zrzucić więzy demona. A to dzięki tobie. Kim jesteś? I czego chcesz? Jestem Aloy. Naltuk mnie wysłał. Mówił, że trzeba ci pomóc. I nie pomylił się. Jesteś... objawieniem. Teraz wiem już na pewno, że nasza pani przetrwa. Może razem zdołamy ją oswobodzić. Nie tak szybko. Przyszłam tu po odpowiedzi i jeszcze żadnej... nie dostałam. Sądzę, że to ty jesteś odpowiedzią. Ale oczywiście powiem ci wszystko. Burgrend uważa, że wiesz coś na temat niejakiego Silensa. Że spotkałaś go kiedyś, na konklawę. Gdy pada to imię, za nim idą tajemnice. Albo przepadają, jak chyba teraz. Czemu chcesz to wiedzieć? On... robił straszne rzeczy. Ale okazał się pomocny, gdy go potrzebowałam. Wiem o nim dużo mniej, niż bym chciała. Rozumiem, że jego pomoc jest bardzo przydatna, ale... będzie mieć swoją cenę. Niestety wiąże mnie przysięga milczenia złożona konklawę w tej sprawie. Aha. Rozumiem, ale próbujemy sobie pomóc nawzajem, tak? Tak, ale musiałabym złamać przysięgę, a tego nie mogę uczynić. Wygląda na to, że dobrze znasz ten głos, tę panią. Uratowała mi życie. Tutaj, lata temu podczas wojny Skardża. Rozproszyli mój werak, odcięli mnie. Samą. Zwabiłam ich na szaronisko, chcąc ich zgubić we mgle, ale nie wyszło, więc schowałam się w jaskini. Wtedy ją usłyszałam. To był głos, zagubiony jak ja, odciętej od niebieskiego światła.
Prosiła o pomoc. Wybrała mnie. Ale nie mogłam nic zrobić. Nie skarża na ogonie. Więc ona zaczęła. Zatrzasnęła wrota u podnóża góry. Te, które musiałaś otworzyć. Zamknięte w sposób podobny jak te tutaj. Zatrzymało to Kardża. Bezpieczna. Mogłam robić, o co prosiła. Czego ta pani od ciebie chciała? Mówiła, że była ranna. Niekompletna. Potrzebowała kości. Podobnych do tych, które są w maszynach. Były tu. W tej sali. Miałam je zanieść na ryczącą górę. Tak zrobiłam. A potem ją wyleczyłam. To złączyło nasze dusze. Powiedziałaś, że złączyłaś duszę z panią. Tak. W ryczącej górze jest sala taka jak ta, tylko większa. I z ołtarzem. Wiele razy z nią tam rozmawiałam. Co ci powiedziała? Rzekła, że jest zagubiona i potrzebuje pomocy. Zadawała pytania o nasze tereny, plemię. I słuchała. Cierpliwie. Mądrze. Zdradziłam jej rzeczy, stare tajemnice o mojej rodzinie, marzeniach, obawach. Była zawsze cierpliwa. Nie oceniała. Byłyśmy nierozłączne. Ureo, jak sądzisz, czym jest pani? No tak. Nie jesteś Banukiem i nie znasz jeszcze naszych pieśni. Nie znasz niebieskiego światła, walczącego o byt w naszych sercach i ożywiającego maszyn. To istota życia, a w najczystszej postaci harmonia. Gdy rośnie gniew maszyn, światło znika z tego świata, a karmione nim duchy zostają samotne. Tym właśnie jest. Duszą odciętą od swej treści. Samotną, zapomnianą. Muszę jej pomóc. My musimy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Ale chciałabym. To mi wystarczy. A demon? Co właściwie o nim wiesz? Mówiłam z panią wiele razy. Najpierw tutaj, potem wewnątrz góry. Ostatnio powiedziała, że atakuje ją coś, czego oczy śmiertelnych nie zdołają zobaczyć. Coś złego. Nazwała to demonem. I rzekła, że potrzebuje jej mocy do własnych celów. Potem błagała o pomoc. Żeby jakoś ją zniszczyć, jeśli to będzie konieczne, żeby jej nie wykorzystał. To było 5 lat temu. Potem jej nie słyszałam. Aż do dziś. Czemu nie poszłaś do pani, gdy prosiła o pomoc? Poszłam do Arataka. W nadziei, że ją ochroni. Ale wojna Skarża szalała dalej i zanim do niego dotarłam, napadły mnie pustułki szalonego króla Słońce i zaprowadziły do Południka. Nie miałam jak wrócić do ryczącej góry jeszcze długo po wyzwoleniu, aż do zeszłej odwilży. Więc wróciłaś na ryczącą górę. To ta wyprawa poszła nie tak. Widziałam pogrzeb. Tak. Kiedy w końcu zawarliśmy pokój Skarża, Aratak i ja zebraliśmy werak przednich łowców, by zgładzić demona. Ale nie było już starego wejścia do góry. Zastąpiła je brama nie do sforsowania. I wiele maszyn. Zmiażdżyły nas. Aratak ogłosił odwrót, lecz najlepsi łowcy już padli. Porzuciliśmy ich w śniegu w panicznej ucieczce. Potem nie mogliśmy się zgodzić, co robić dalej. Więc przyszłam tu. Wbrew nadziei, licząc, że usłyszę głos pani. Udało się dzięki tobie. Ureo. No tak. Nie jesteś Banukiem i nie z walczącego o byt w naszych sercach i ożywiającym. Muszę gdy rośnie gniew, tym właśnie je. Nie wiem, czy to mi wystarczy. Dobra, z Silencem jeszcze coś powiesz? A Silence. Powiedziałam ci, co mogłam. Więcej ode mnie nie usłyszysz. Szkoda. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Słyszymy dwa głosy. Jeden zwierz panią, który jest uwięziony przez ten zwany demonem. Czymkolwiek jest ten demon, jest związany z maszynami i ich zwiększoną agresją.
Chcę wiedzieć jak. Zarówno pani, jak i demon są na górze. Ryczącej. To chodźmy zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie możemy. Rycząca góra jest groźna bardziej niż sądzisz. Demon o to zadbał. Poza tym... Aratak nas nie puści. To wódz decyduje o tym, kto może iść. A jego nie uda ci się przekonać. Potrzebujecie nowego wodza. Ha! To na pewno przysporzy nam przyjaciół. Mówisz, żeś łowczyni. I to pewnie nie byle jaka. To niewykluczone. Nawet dla obcej. Aratak nie mógłby odrzucić wyzwania, gdybyś się zasłużyła dla Veraku. Czekaj, a... Ja? Wyzwać Arataka? Nie chcę być żadnym wodzem, a na pewno nie jakichś banuków, którzy mnie nie chcą. Ale ty chcesz wejść na ryczącą górę, prawda? Słyszałaś panią. Przecież ona cierpi. Demon ją dręczy. Pragnie się uwolnić. I może, gdy ją uwolnimy z więzów, udzieli ci odpowiedzi, których poszukujesz. Nie wierzę, że na to przystaje. Dobra. Co muszę zrobić? Dowiedź Verakowi, że jesteś warta ich uwagi. Idź na tereny łowieckie. Zabij bandytów łupiących kraj. Albo porozmawiaj z Sekuli. Pomóż jej. A przyciągniesz ich uwagę. Zrób, ile zdołasz. Jak tylko nadejdzie czas rzucenia włóczni pod nogi Arataka, będę tam i cię poprę. Tymczasem zostanę tu i odpowiem na wszelkie twoje pytania. Poza sobą. Jeszcze jedno. W skrzyni, o tam, leży broń, taka jak moja. Weź ją. Może ci się przydać. No dobra, mamy tutaj lepszą broń. Burzomiot. Okej. Nowa misja dla Veraku, ale... Tę misję... Oddech zamarza jeszcze wewnątrz płuc. Tę misję to my musimy zrealizować za jakiś czas. Więc teraz wypadałoby udać się... do ogniska zapisać grę i tu się z wami pożegnać, a tymi misjami zajmiemy się w następnych odcinkach. Tylko jak ja tam... Czy ja tam skoczę jakoś? Bo byłoby dobrze zapisać grę, ale z jednej strony, a z drugiej to wszystko mnie prowadzi... Hen tutaj, czyli tu już teoretycznie wracać nie muszę. Tu mam jakieś zadanie. Kurde, tu nie zaznaczyłem ogniska. To udam się tutaj i tam będę te zadania realizował. Dobra, w każdym razie tutaj się z wami pożegnam. Dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętaj, nie bądź klocem i film ocen. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij właśnie tej łapki zostawić. No i koniecznie liczę na wasze komentarze. Ta seria nie jest zbyt popularna na moim kanale, więc każdy komentarz ma znaczenie. Jeżeli obejrzałeś ten film, zostaw chociaż słowo po sobie. Trzymajcie się, cześć!